Dobry wieczór. Dobry wieczór, tutaj Tomek Wełna. Zapraszam Was na kolejne zajęcia z cyklu portretu dziecięcego suchymi pastelami. Dzisiaj będziemy kończyć portret, który zaczęliśmy tydzień temu i myślę, że nam się to uda dzisiaj. Przygotowuję różne odcienie cielistych pasteli. One przydadzą się dzisiaj. Przyda się również biel. Będziemy jej używać jako barwy rozjaśniającej do naszych cielistych tonów przy postaci. Przydadzą się również róże. Przyda się również na pewno żółty cytrynowy w wersji jasnej. Przyda się żółty cytrynowy w wersji klasycznej. Będziemy mieszać różne odcienie barw skóry. Ale zanim zaczniemy mieszać kolory, chciałbym wspólnie z Wami jeszcze wprowadzić kilka drobnych korekt anatomicznych. Tak jak wspominałem Wam tydzień temu, zrobiliśmy taki wstępny szkic, który z pewnością ma jeszcze drobne błędy. Ja u siebie znalazłem kilka błędów. Nie ruszałem ich, żeby na Waszych oczach i wspólnie z Wami te korekty wprowadzać. Przy okazji będziecie mogli zweryfikować, czy w Waszym portrecie również takie błędy są, czy są inne, na pewno jakieś inne różnice u Was znajdziecie. Nawet turkus się przyda do rysowania karnacji skóry, przyda się fiolet. Tak więc właściwie pełna gama. Dobry wieczór wszystkim. Widzę, że dołączacie do transmisji. Cieszę się bardzo. Kończymy dzisiaj portret dziecka, który zaczęliśmy tydzień temu. Tak więc zapraszam serdecznie. Już będziemy zaczynać i zaczniemy sobie od wprowadzenia kilku korekt anatomicznych. Powiem Wam, jakie fragmenty powinniście prześledzić, żeby zwrócić uwagę, czy na pewno jest wszystko w porządku na Waszym obrazie. Dobry wieczór. Widzę, że dołączacie do transmisji. Dobry wieczór. No to będziemy zaczynać. Moi drodzy, już mówię, co trzeba będzie poprawić w moim przypadku, na mojej pracy, a Wy możecie zweryfikować te miejsca w Waszych pastelach. Szukam sobie węgla drzewnego, szukam sobie bieli, gumki w ołówku, którą już sobie dodatkowo zaostrzę. Tak jak Wam wspominałem, korekty na pewno będą potrzebne. W komentarzach pisałem Wam w odpowiedzi na Wasze prace, jakie korekty wprowadzić. Gdyby się okazało, że nie wszystkim odpisałem, bo być może jakieś nowe prace doszły i ich nie zauważyłem, to już podpowiadam, na co trzeba by na pewno zwrócić uwagę. Taki błąd, który każdemu z nas się zdarza i to jest całkiem normalne i nie ma w tym nic dziwnego, to wielkości poszczególnych części twarzy. Oczywiście zwróćcie uwagę, proszę, na wielkość oczu na portrecie Waszym. Zwróćcie uwagę na długość nosa. Zwróćcie uwagę na trójkąt, który by powstawał pomiędzy wierzchołkiem nosa a kącikami oczu. Porównajcie go sobie z oryginałem, ale przede wszystkim zadajcie sobie pytanie, patrząc na Wasz rysunek, czy mielibyście ochotę nos na Waszym rysunku pomniejszyć czy powiększyć? Czy mielibyście ochotę oczy na Waszym rysunku trochę pomniejszyć czy trochę powiększyć? I tak możecie zapytać się samych o każdy element twarzy. Zapytajcie się, czy twarz na Waszym rysunku jest za szczupła czy za okrągła. Zadając sobie takie konkretne pytanie, dużo łatwiej jest znaleźć odpowiedni trop, ponieważ już dajemy naszemu mózgowi sygnał do szukania właściwej odpowiedzi i do wyboru. Ja zacznę od takiej dużej korekty, którą tutaj wypatrzyłem, dotyczącej tego oka. To oczy jeszcze nie są idealne u mnie w moim rysunku, ale przede wszystkim to oko. Okazało się, że jest za duże. Zwróćcie uwagę
na wielkość tego oka, na wielkość źrenicy. Ten chłopiec ma duże oczy, ale to oko w jakiś sposób uciekło mi. I teraz pokażę Wam, jak można takie korekty wprowadzić. Tak więc jeszcze raz przypominam Wam, owal twarzy, długość nosa, szerokość, rozstaw oczu, odległość pomiędzy oczami jest również ważna. Ona powinna być taka jak szerokość jednego oka. Przyniosłem sobie cyrkiel i będę teraz dokładnie mierzył te proporcje z Wami. Widzicie, to jest idealnie szerokość jednego oka. Tego i no to jest minimalnie węższe. Ona jest w leciutkiej perspektywie, on ma lekko przekręconą głowę, ale tutaj to jest idealnie ta wielkość. Widzicie, moje oko jest, oko na moim rysunku jest o tyle za szerokie. To jest dużo. Jak widzicie, takie błędy się zdarzają, tak więc o tyle będę to oko przesuwał. I teraz jak to zrobić? Gumka przyjdzie tutaj z pomocą. Nie wymazujecie nigdy wszystkiego, ponieważ to, co mamy już w rysunku, będzie nas prowadziło. Od razu wiemy, o ile trzeba się przesunąć. Jeżeli przesuwam krawędź oka, to muszę przesunąć również źrenicę. Więc bielą ścinam tutaj kawałeczek. I teraz dodam z drugiej strony węglem. Czyli dosłownie przesuwam to oko, nie wymazując go absolutnie całego, o kawałek w tą stronę. No jest teraz zez, to normalne, ponieważ muszę tutaj jeszcze dodać bieli, bo tu jeszcze nie dodawałem nic. To są naprawdę subtelne różnice, ale one w portrecie robią bardzo dużą różnicę. Słuchajcie, portret jest najtrudniejszą tak naprawdę dziedziną w rysunku, ale jednocześnie najbardziej kuszącą, bo najbardziej wdzięczną. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo żałuję, że nie widzę Waszych rysunków, bo naprawdę z całego serca chciałbym teraz stanąć nad każdym Waszym rysunkiem i pokazać Wam, tu trzeba to przesunąć, tutaj trzeba to prowadzić, poprawić. Dlatego zwróćcie uwagę właśnie na te elementy, o których mówiłem. Na wielkość oczu, na odległość pomiędzy oczami, żeby była identyczna. Zwróćcie uwagę na długość nosa w Waszym rysunku, ponieważ w niektórych Waszych pracach widziałem, że na przykład nos był za długi. Przeważnie był za długi. To jest dziecko i my mamy takie przyzwyczajenie, nie wiem dlaczego właściwie, ale częściej, mam wrażenie, rysujemy być może twarze dorosłych. Być może częściej przyglądamy się twarzom dorosłych, częściej je widzimy. Dzieci mają naprawdę króciutki nos. Więc zwróćcie uwagę, jaka powinna być odległość czubka nosa od kącika oczu. To jest naprawdę mały kawałeczek. To dziecko ma dosyć krótki nos, ma dosyć duże oczy, to prawda. Zwróćcie uwagę na długość całej twarzy i na jej okrągłość. Wiecie, co możecie zrobić? Polecam Wam coś takiego. Zmierzcie sobie nawet na ekranie teraz, jaki piękny tutaj rudzik przyleciał na parapet. Spróbuję Wam go pokazać, ale pewnie ucieknie. No, uciekł niestety. Rudzik usiadł dosłownie po drugiej stronie okna, pół metra ode mnie i patrzył, jak rysuje. Dobrze, wracajmy do twarzy. Zobaczcie, można zmierzyć szerokość twarzy i porównajmy sobie z wysokością. Ja wiem, że to trochę strasznie wygląda, jak mierzę tą twarz tym cyrklem. Nie lubię mierzyć cyrklem, ale on jest najdokładniejszy i najdokładniej to wyjdzie. Może będę mierzył ołówkiem, to wszystko lepiej wygląda. Szerokość i wysokość. Troszeczkę ponad brwi, widzicie? Cała twarz jest przechylona, o to już sobie ustaliliśmy ostatnim razem. Pani Irena o coś pyta, już zerkam na wcześniejszy wątek. Dobry wieczór, dobry wieczór. Odległość między oczami będzie taka jak szerokość oka. Oczywiście, jeżeli twarz będzie bardzo z profilu taka, profil
półprofil albo profil 3 czwarte, to ta odległość się zmieni, ona się zmniejszy oczywiście. Natomiast tutaj jest prawie amfasy, ona jest lekko przekręcona. Dlatego to oko jest troszeczkę mniejsze najprawdopodobniej niż to. Zmieszczę to u siebie na rysunku. Zanim zaczniemy cieniować tą twarz, chciałbym Was bardzo, bardzo wymęczyć trochę, uczulić właśnie na proporcje, ponieważ chciałbym Was nauczyć rysować portrety naprawdę doskonałe. Rysować portrety, które będą miały bardzo dobre proporcje. Możemy tą twarz pięknie pokryć kolorami, pięknie wycieniować, ale jeżeli proporcje nie będą trafione, to portret nie ma wtedy aż takiego sensu. Jeszcze jeden pomiar. Na wysokości nosa. Zmierzcie sobie szerokość twarzy na wysokości nosa i uszu tym samym. Ona będzie dokładnie taka sama jak wysokość do troszeczkę większa niż do brwi. Czyli twarz tego chłopca, bo to chłopiec już ustaliliśmy tydzień temu, ktoś sprawdził w internecie, twarz tego chłopca jest wpisana w zasadzie w kwadrat. Jak ja bym tutaj narysował kwadrat, to on by miał dokładnie takie proporcje. Tutaj byłby kwadrat. I bardzo Wam polecam właśnie posługiwać się kwadratami lub prostokątami, kiedy określacie proporcje Waszej twarzy. Znaczy nie Waszej, tylko twarzy na rysunku. Narysuję to kredką, bo tego ołówka tu praktycznie nie widać. Widzicie, to jest kwadrat. On troszeczkę wychodzi wyżej. Troszeczkę wychodzi wyżej. Od kącika ucha do kącika ucha, od brody troszeczkę ponad brwi. Więc mamy kwadrat. Jeżeli sobie taki kwadrat narysujecie, to dużo łatwiej jest później, na przykład dzieląc go na pół, zobaczcie, dokładnie w połowie tego kwadratu jest kącik oka, dokładnie w połowie tego kwadratu jest płatek nosa i prawie, że dokładnie w połowie kwadratu jest kącik ust. Przepraszam Cię, chłopczyku, że tak Ci porysowałem twarz, zaraz to wymarzę, żeby się nam lepiej rysowało, ale chcę Wam pokazać, jak kwadrat może pomóc w rysowaniu portretu. Widzicie? Łatwiej jest teraz te proporcje ogarnąć. Ja spróbuję ten kwadrat nanieść u siebie, nanosząc pewne jeszcze korekty po drodze, bo na przykład już wiem, że mam troszeczkę za długą brodę i trochę będę musiał przesunąć ucho, co już sobie zaznaczyłem delikatnie. No widzicie, tutaj byłby ten kwadrat u mnie właśnie. No, już widzę, że mogę przesunąć troszeczkę kącik nosa. U mnie jest troszkę większa w ogóle twarz, trochę przeskalowałem w czasie rysowania w stosunku do oryginału. Tak więc te rzeczy pomagają, takie pomiary pomagają. Dobrze, wracając do tego, jak poprawić proporcje, jak przesunąć proporcje. Już pokazuję, co dalej z tym możemy zrobić. To nie ten kolor, wezmę sobie cielisty pastel, którym ostatnio rysowałem. No nic, cielisty pastel mi gdzieś zniknął, więc użyję innego, też będzie dobrze. Słuchajcie, przesuwam troszeczkę tutaj, przesuwam tutaj. Zwróćcie uwagę, czy pod źrenicą oka, też tęczówką tak naprawdę, jest u Was taka szparka bieli, powinna tam być. One się kończą troszeczkę nad dolną powieką. Tutaj ustaliłem, że muszę przesunąć troszeczkę też ku środkowi źrenicę. Teraz się rozjechało, ale już to poprawiam. Dzień dobry wszystkim. Zaraz zobaczycie zresztą, czy efekt będzie lepszy. Powinien być,
Powinien być zaraz lepszy. Druga bardzo dobra metoda w weryfikowaniu proporcji to, jeżeli rysujecie ze zdjęcia, to przeskakiwanie wzrokiem ze zdjęcia na rysunek, tam i z powrotem. A jeżeli rysujecie z natury, to również oczywiście można to zrobić. Tylko wtedy przeskakujemy wzrokiem z modela na nasz rysunek. Ważna kolejna rzecz to to, żeby oczy nie miały zeza, żeby patrzyły. Moje na przykład w tej chwili mają. Już będę to poprawiał. Troszeczkę tu przesunę kącik, żeby spoglądały w jednakową stronę. Powoli, powoli się zbliża do tego właściwego położenia, ale jeszcze nie, jeszcze to nie jest to. Jeszcze troszeczkę za duża jest ta źrenica. Słuchajcie, jeżeli wam się coś pogubiło, Maja pisze, że jej się pogubiło, to trzeba wrócić do jakiegoś punktu, który jest pewny. Jeżeli taki punkt znajdziecie, jakiś punkt wyjściowy, od którego się zaczynało i od tego punktu te klocki poukładać raz jeszcze. Nawet bliki w środku oczu mają znaczenie. Ja na przykład widzę, że oczy u mnie na rysunku są troszkę zbyt otwarte. Powinienem dodać lekko widoczną powiekę, tą jasną część powieki. Troszeczkę ocieplam i przesuwam też płatek nosa. Troszkę go potraktuję cieplejszym różem. Takim pomarańczo-różem właściwie. Oraz dodam też troszkę takiego cieplejszego różu nad i pod okiem. Zetnę tutaj trochę brew, bo ona też można nawet roztarciami to wprowadzać. W ogóle polecam wam roztarcia w takim modelowaniu. One bardzo pomagają. Tak bardziej malarsko wtedy się pracuje. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, panie Bogusławie, że pan się cieszy, że z nami rysuje. Dobry wieczór. Słuchajcie, to jest trudny temat. Nie da się ukryć, to jest trudny temat, ale damy sobie radę. Będzie to w każdym razie naprawdę dobra porcja doświadczenia i wiedzy. Proszę, piszcie w komentarzach, jeżeli macie problem z jakąś częścią tego portretu. Będę się starał
teraz tłumaczyć i pomagać Wam. Słuchajcie, dodaję teraz już powoli odcienie skóry, to znaczy ocieplam niektóre miejsca. Jeszcze po to, żeby troszkę ukształtować brwi, więc zaraz się zajmiemy takim właściwym ocieplaniem i nadawaniem barwy skórze. Jeszcze zanim do tego dojdziemy, to chciałem Wam zwrócić uwagę na owal całej twarzy. Tutaj przyda się gumka w ołówku. Ja troszeczkę zwężę, albo nawet zwykła gumka, zwężę troszeczkę tutaj twarz, bo wyszła za duża, za szeroka. Ucho będę przesuwał, jak już ustaliłem wcześniej, i troszeczkę również podniosę tutaj policzki. I powiem Wam, że najlepsza metoda to po prostu wprowadzić taką zmianę i zobaczyć, czy poszło w lepszym kierunku, czy w gorszym. Jeżeli macie wątpliwość, to najlepiej wprowadzić zmianę i przez chwilkę popatrzeć, czy jest lepiej, czy gorzej. Na przykład u mnie jest w tej chwili tutaj zbyt wcięte to miejsce. Ono ma być wcięte, ale bliżej brody, i takie niuanse są istotne. Więc to, co przed chwileczką gumką ściąłem, dodam teraz ponownie. Teraz będziemy temu nadawać odpowiedni kolor. Nawet już takim fioletem to potraktuję, bo tam jest troszkę fioletu na skórze. Zawsze można przetrzeć i z takiego roztarcia później z miękkiego roztarcia wydobywać kształt. Jest to trochę łatwiejsze, bo wtedy stopniowo ten kształt możemy powiększać, przycinać. No i teraz jeszcze raz sobie to roztarcie będę kształtował. Tak więc pracujemy teraz nad owalem twarzy. Możecie ten fragment prześledzić na Waszych pracach. Zwracajcie uwagę na odległość między kącikiem ust a krawędzią policzka, a brodą. Ten dystans jest ważny w tym momencie, jego powinniśmy obserwować. Zwróćcie uwagę, czy ta linia jest zupełnie. Oczywiście, że damy sobie radę, Pani Anno. Właśnie tak. Jak narysować nos? Zaraz, już tłumaczę. Zwróćcie uwagę tutaj na to miejsce. O, wezmę jakąś inną kredkę. Taką. Jak tutaj jest ukształtowana? Jest wypukłość, wklęsłość. Tutaj znowu lekka wypukłość. Te wszystkie detale mają znaczenie. Jak tutaj, jak są okrągłe policzki? One są zaokrąglone na przykład. Ja troszeczkę dodam tutaj do policzka na moim rysunku. Myślę, że już jest troszkę lepiej. Przy okazji go ocieplam, bo on jest tam taki ciepluchny. Ten też od razu ocieplę. Już na osobnej kartce pokazuję, jak rysować nos. Właściwie to raz jeszcze pokażę, jak możecie szukać proporcji w waszym portrecie. Rysujecie sobie, najpierw szukacie tego kwadratu na twarzy, ustalacie sobie po prostu, gdzie on powinien przechodzić. Rysujecie sobie kwadrat na waszym rysunku. Proponuję podzielić go na połowy. I teraz ustaliliśmy, że tutaj będzie kącik nosa. Drugi płatek nosa przechodzi właściwie przez połowę tej połowy, czyli mamy już 1/4. Oczy są troszeczkę poniżej połowy, czyli gdzieś tutaj, lekko skośne. I teraz nos widoczny. Tutaj mielibyśmy kącik jednego oka, tutaj kącik drugiego. Można sobie
wyznaczyć takie skosy, nawet zmierzyć je ołówkiem pomiędzy kącikiem oka a kącikiem nosa, w ten sposób i w ten sposób. Sprawdzić, czy się zgadza. Obserwujcie, ile jest białej części oka, ile jest tej ciemnej. I teraz nos widziany z tej perspektywy będzie w zasadzie tylko zaznaczonymi płatkami nosa oraz dwoma bardziej widocznymi dziurkami oraz tutaj wierzchołkiem nosa. W ten sposób. Tu będzie leciutki cień i tutaj ten płatek sobie wyjdzie do góry. Tu będzie jedna dziurka, tu będzie druga dziurka. Tak więc dosłownie taki nawias, takie dwa nawiasy, w środku kuleczka i dwie dziurki. To będzie nos. Usta wypadają znowuż tutaj właściwie w połowie i zaznaczacie sobie oś twarzy, która tu jest leciutko skośna, możemy ją lekko skośnie ustawić oraz rysujemy. Obserwujcie odległość między ustami a nosem w ten sposób. Zwracajcie uwagę, czy kącik ust przechodzi w jakiś sposób poza kącik nosa, czy też nie. Sprawdzamy, czy pomiędzy oczami mamy szerokość jednego oka. Troszeczkę przesunek tutaj kącik, bo troszeczkę mi za bardzo wyszedł ku środkowi. No i teraz łatwiej jest zobaczyć ten taki trójkąt, który powstaje tu. I też ten trójkąt oczywiście możemy pomniejszać, powiększać w zależności od potrzeb. Zawsze możecie sobie taki szkic wcześniej zrobić albo kilka szkiców. Słuchajcie, wszyscy najwięksi artyści robili szkice przygotowawcze, kiedy rysowali cokolwiek albo malowali. Zawsze robili sobie kilka wersji. Widzicie, to są te puste pola, dołek pod dolną wargą. I teraz zadajcie sobie pytanie, za szeroko czy za wąsko? Ja mam wrażenie, że za szeroko, troszeczkę pomniejszam. Tutaj powinien być jeden poziom, tak, lekko pod kątem. Pamiętajcie, że twarz jest lekko przechylona. No i teraz oczywiście czoło będzie tutaj miało znaczenie. Warto sobie też przycieniować lekko. Pomniejszę trochę brodę.
No i w ten sposób, słuchajcie, kilka takich szkiców, poprawki później, drobne przesunięcia powieki, źrenicy. I tak kawałek po kawałku na pewno przy bardzo uważnej obserwacji uda się dojść do właściwej wersji. Tak więc wracam do wersji pastelowej. Poszukam jeszcze kredki mojej ulubionej, bo gdzieś mi się schowała. Jest moja ulubiona kredka, znalazła się. To jest kredka Kohinoor. Ona ma doskonały cielisty odcień. Strasznie ją lubię, bo jest zawsze dobrą bazą do rysowania portretów. Myślę, że zrobiona jest właśnie specjalnie z myślą o portretach. Słuchajcie, rozjaśnienia. One mają duże znaczenie i proponuję Wam tak. Wprowadzić bielą, teraz na waszym cielistym kolorze, światełko na nosie. Zobaczcie, jak ten nos od razu wyjdzie. Światełko na policzku, tutaj, właściwie połączeniu policzka z nosem. I oczywiście na czole. Zobaczcie, jak te kilka plam ożywi portret, doda mu przestrzeni. Nawet poprawi proporcje. Światło ma również duże znaczenie w portrecie. O, dziękuję. Pani Kamila ma skojarzenia mojego rysunku z ilustracjami w Bullerbyn. Miło mi. Tak więc światło. Teraz nad światłem pracujemy. Druga bardzo dobra metoda, kiedy rysujecie portret, zróbcie zdjęcie. Nie tylko przy portrecie się to sprawdza. Zróbcie zdjęcie waszego rysunku. Zobaczycie, że na zdjęciu znacznie lepiej widać błędy niż w rzeczywistości. Tak to działa już, że po prostu na zdjęciu widzimy lepiej i więcej wszelkich błędów, które zrobiliśmy. Druga metoda, ponieważ mamy nowoczesne technologie, możecie zrobić zdjęcie waszego rysunku i na przykład w telefonie przerzucać sobie wasz rysunek oryginał, wasz rysunek oryginał, wasz rysunek oryginał i przesuwając je w ten sposób będziecie widzieć jak na animacji, jakie różnice mają miejsce pomiędzy oryginałem a waszą pracą. To jest bardzo dobra metoda, polecam ją również.
Ja używam teraz węgla drzewnego. Bardzo lubię węgiel drzewny w pastelach, bo on jest dokładny. Dobrze, nanieśliśmy światła. Teraz polecam zająć się troszeczkę kolorami skóry. Mianowicie na policzkach dodamy trochę różu. Po prostu różową kredką, delikatnie. Troszkę tego różu pojawia się również tutaj na czole i na uchu. No właśnie, jeszcze ucho dodam, bo ono tu cały czas jest trochę niewidzialne u mnie. Jeszcze go nie rysowałem. Proponuję rozjaśnić od razu troszeczkę szyję, ponieważ szyja i otoczenie twarzy, nawet włosy, mają też znaczenie dla podobieństwa portretu. Tak więc warto już to światełko tutaj zobaczyć. Świetna jest ta kredka cielista. Od razu używam ceglastego brązu i fioletu. Tak, fiolet. Fiolet w skórze się pojawia, zwłaszcza tutaj w cieniach. Oczywiście jeszcze go będę mieszał trochę. Tutaj pomarańcze. Teraz słuchajcie, możecie używać dosyć intensywnych kolorów i po prostu dodawać je stopniowo, stopniowo mieszając. I tak się pracuje z portretem. Ten kolor się wydobywa stopniowo z mieszanek intensywniejszych tonów. Troszeczkę wyżej podnoszę jeszcze kąciki ust i krawędź górnej wargi. Ten chłopiec ma takie dołeczki, kropeczki w kącikach, ciemne, czarne prawie. I kąciki ust są szalenie ważne. Leonardo da Vinci o tym pisał często. No i teraz mam wrażenie, że troszeczkę za szeroko. Troszeczkę to znaczy pół milimetra, bo pół milimetra to jest dużo w portrecie, więc trochę przycinam. Jeszcze troszkę wyprofiluję, zwężę tutaj to miejsce górnej wargi. O, w ten sposób jest lepiej. Polecam Wam leciutko rozetrzeć usta tutaj w kącikach. Naprawdę, jak je się rozostrzy, to to bardzo ułatwia życie i od razu rysunek lepiej wygląda. I obraz. Pamiętajcie, kąciki zawsze leciutko roztarte, leciutko zmiękczone. Kiedy zrobicie je za ostre, to będzie cały czas coś źle wyglądało w portrecie. I będzie się zastanawiać, o co chodzi.
A to właśnie miękkość kącików jest dosyć ważna. Mój chłopiec ma jeszcze bardziej otwarte trochę usta niż na zdjęciu. Pojawia się takie światełko tutaj przy dolnej wardze, właśnie zbliżające się do kącika i z drugiej strony również. Tak więc kąciki z góry cieniem, z dołu światłem wydobyte. Jest nawet taka kropeczka biała tutaj, bardzo ładna. Tak, lubię powtarzać Leonardo da Vinci, bo to mistrz nad mistrzami. Zwróćcie uwagę na kolor ust, na to, że tak naprawdę tam się jakieś bordo pojawia tutaj w cieniu. Możecie mieszać czerwień z róż, z czernią. Bardzo ładne mieszanki wtedy wychodzą, kontrastowe. Ja myślę, że zostawię te usta. One nie są jeszcze oczywiście idealne. Natomiast kiedyś trzeba skończyć ten portret, więc już nie będę dążył do ideału. Polecam Wam usta w środku, jeżeli macie bardzo ciemny brąz, ocieplić bardzo ciemnym brązem. One będą lepiej wyglądać niż jako czarna dziura, kiedy najciemniejsze miejsca są ciepłe. Możecie zmieszać ewentualnie czerń z ciemnym brązem. Może teraz krótko o nosie. Słuchajcie, dziurki. Ja sobie zaznaczam najpierw dziurki, na przykład właśnie węglem drzewnym. Możecie użyć do tego czarnej pasteli, żeby one już się pojawiły. Później dodaję ciepłe otoczenie pomarańczem, ewentualnie różem dookoła dziurek w nosie. Generalnie nos jest zawsze bardziej różowy, bardziej ciepły. Czasami pomarańczowy, ale jest bardziej ukrwiony niż inne fragmenty twarzy. Więc spokojnie można nos rysować po prostu cieplej, bardziej różowo. Już Wam zresztą pokażę, dodam tutaj różu. Zobaczymy, co się stanie. Różu pomarańczu. Ogólnie raczej ciepłych tonów. Przydaje się wiszer. Gdzie ja mam wiszer? Tu jest wiszer. Właśnie w takich precyzyjnych miejscach. Ale ja jeszcze troszeczkę zaróżowię. Dodaję teraz róż właśnie tutaj w płatkach nosa oraz w cieniu bezpośrednio pod nosem.
Teraz jeszcze ten róż zmieszam znowu z kolorem cielistym. I taka jest dobra metoda pracy. Nakładacie intensywniejszy odcień, nawet taki dosyć różowy, różowy, po czym mieszacie go znowu z bazą cielistą, którą macie, ewentualnie rozcieracie po prostu z otoczeniem. I w ten sposób podbarwiamy kolor drugim, bardziej intensywnym. Ja od razu jeszcze mocno przyciemnię i ocieplę. Otoczenie płatków nosa. Tu jest naprawdę ciemne miejsce. Ja cały czas, o tutaj mam dobry kolor, taką dosłownie ceglastą, a nawet chyba ciemniejszą, wręcz różową kredkę będę zaraz szukał. Różowej kredki będę szukał. Ciemnej. Tak, powoli, powoli się tutaj robi dobrze. No i teraz wiszer, po prostu to musi być jednak precyzyjne narzędzie. Warto zdmuchiwać co chwilkę kredkę, nadmiar kredki. Tak, myślę, że słuchajcie, to jest wręcz, karmin. Karmin, magenta, ciemna, ciemna czerwień, taka winna. Ona się przyda właśnie tutaj w płatkach nosa. Teraz rozświetlam troszkę płatki nosa. Tak, żeby zostały właśnie te ciemne otoczki. I za chwilkę już zostawię nos, bo zostało jeszcze sporo innych fragmentów.
Światełko tutaj nad ustami, nad górną wargą. Dobrze, zajmijmy się teraz już kolorami samych policzków. Tak jak Wam wcześniej wspominałem, troszeczkę różu tutaj nałożyłem, ale chcę Wam pokazać, że nawet fiolety będą, tylko może nie aż tak ciemne fiolety, ale fiolety będą również wskazane na twarzy. Troszeczkę fioletu tutaj na dole. Trochę różu. Po czym? Trochę turkusu nawet. Tutaj oraz na skroni, w pobliżu włosów. Na razie on jest mocny, ale zaraz sobie go jeszcze cielistą barwą Tak więc widzicie, róż, zieleń, fiolet, sporo tutaj tych mieszanek. Przy czym twarz wcale nie musi być idealnie wygładzona. Czasami nawet jeżeli poszczególne mieszanki kolorów są widoczne troszkę bardziej, to dobrze wygląda. Troszkę światła teraz nad górną wargą, ponieważ warga jest wystającą częścią i wszystkie wystające części, jak wierzchołek nosa, jak warga, łapią trochę światła. No powiem Wam, że mamy duże wyzwanie, bo dzieci się rysuje generalnie trochę trudniej, ludzi starszych rysuje się łatwiej, bo mają bardziej wyraziste rysy. Dzieci i osoby o delikatnych rysach, czyli na przykład mężczyzn trochę łatwiej rysować niż kobiety, właśnie ze względu na bardziej subtelne niuanse światło cienia, subtelniejsze rysy. Ten punkcik światła. Ja troszkę poczaruję i pokażę Wam, jak stosować takie bliki, punkciki światła. One bardzo ożywiają portret. Polecam Wam wyszukiwać miejsca właśnie te, które błyszczą, które odbijają więcej światła. Więc to będzie kącik przy ustach, drugi kącik, właściwie obok kącika, to nie jest sam kącik, troszkę przy wardze. To będzie tutaj miejsce pod okiem. Tutaj mam troszkę za ciemny ten cień, już go nieco złagodzę. Sam kącik przy oku zawsze też błyszczy i te błyszczące miejsca. Dodają żywego charakteru.
Tak, pastele to jak puder. Zgadzam się. Zgadzam się z panią Kamilą. Poprawiam jeszcze oko, bo tutaj teraz pod dolną powieką dodamy troszeczkę różu, żeby dodać też lekki cień. Ale zaraz ten róż przejedziemy też odrobiną fioletu. Byle nie za dużo, żeby podbite oko nie wyszło, broń Boże. Fiolet tutaj ma za zadanie przyciemnić troszeczkę barwę skóry. I teraz znowu cielistym. Jednym słowem, cielistą pastel dobrze mieć w swoich zbiorach jako taką bazę i łamać ją z pozostałymi odcieniami. Pamiętajcie, że dolne powieki również mają pod sobą zawsze troszeczkę cienia, co ja staram się teraz pokazać. I teraz tak, nad okiem fioletem. Słuchajcie, tu można śmiało użyć fiolet. Zostawimy tylko świecącą troszeczkę powiekę i nad górną powieką. O, więc tak, powieka. I teraz w akcję wkracza fiolet. Trochę brązu zapewne za chwileczkę. A nawet węgiel, żeby wyraźną linią. Zaraz tą linię będę jeszcze troszeczkę osłabiał. Rozcierał. Na razie to jest taka baza. Troszeczkę przymknę oko jeszcze teraz i będę poprawiał jeszcze poziom od góry. Powieki właśnie tym cieniem. Można użyć krawędzi kredki pastelowej, tej ostrzejszej krawędzi. Nią jest łatwiej precyzyjną linię narysować. Ewentualnie kredki w ołówku bywają pomocne. Troszeczkę podnoszę brew, dodaję tutaj nieco światła.
takie kropeczki jasne tak naprawdę na górnej brwi, ponieważ tam są rzęsy. I one zasłaniają troszkę górną powiekę. Tak naprawdę ten chłopiec ma ciemnobrązowe tęczówki i czarne źrenice. Tego praktycznie nie widać na zdjęciu, ale jak się to na rysunku dodaje, to od razu robi się bardziej naturalnie, no bo tak musi być. To nie są zupełnie czarne całkiem oczy, one są bardzo ciemnobrązowe. Tak więc polecam Wam ten efekt, bo wtedy chłopiec od razu zaczyna patrzeć. Od razu to spojrzenie robi się bardziej żywe, a przestaje być takimi kuleczkami jak u lalki. Myślę, że to nawet widać teraz. Nawet w jakiś sposób ciekawy patrzy bardziej na nas. I szczerze mówiąc, mi się ten efekt podoba. Ja go zostawię, nie będę już tych źrenic przesuwał i tęczówek. Podoba mi się to spojrzenie na nas. Gdybyśmy chcieli, żeby patrzył bardziej do góry, co oczywiście można zrobić, to musimy troszeczkę dodać białka pod źrenicą, a troszeczkę tutaj od góry złączyć źrenicę z górną powieką. Tu i taką drobną zmianą możecie zawsze regulować kierunek oczu. Chodzi zawsze o odległość od dolnej źrenicy oraz od dolnej powieki, przepraszam, oraz o to, w jakim stopniu źrenica chowa się pod górną powieką. Dodam od razu kilka rzęs. Myślę, że użyję do tego troszkę precyzyjniejszej kredki w drewienku. Poprawiam jeszcze szparkę pod źrenicą, pod tęczówką. Akcentuję tutaj kawałek powieki, która sobie tak, dolnej powieki, która sobie tak ładnie świeci. Proponuję kredki ołówkowe, jeżeli chodzi o dolne. Rzęsy.
Troszkę różu tutaj przy brwiach, przy jednej i przy drugiej. Poprawiam tutaj jeszcze odległość pomiędzy okiem a brwią. Przy czym dodam jeszcze troszeczkę brwi z tej strony. Tak, kredka ołówkowa będzie dobra do takich detali, pojedynczych włosków brwi. Rysuję brwi zgodnie z ich kierunkiem, już pojedynczymi włoskami. Tutaj widać mały odstęp pomiędzy brwią a krawędzią czoła, więc ja ten odstęp dodałem. Troszkę za mocna jest tutaj ta ciemna linia, już ją poprawiam. Tu się trochę za dużo dzieje, już to rozmażę. Powstanie lepszy dołeczek dzięki temu. Słuchajcie, światło odbite, wrócę znowu tutaj na dół. Światło odbite na policzku, to jest światło odbite od koszuli i tą koszulę powinniśmy sobie teraz dodać. Albo nie, poczekajmy chwileczkę z koszulą, zajmiemy się teraz troszkę tłem i włosami. Koszulę zrobimy za chwilę, bo byśmy sobie ją rozmazywali bez przerwy ręką. Jeszcze ostatnią rzecz, którą dodam, to światełko tutaj na brodzie. A propos tych połyskujących światełek. Zerknę na Wasze komentarze. Nie dowiemy się, jak nie spróbujemy. Zgadza się, Pani Julio. Trzeba próbować, trzeba poprawiać. Może być lepiej, może być gorzej, ale próbować trzeba zawsze. Do takich precyzyjnych korekt polecam właśnie kredki ołówkowe. One się bardzo ładnie z pastelami i ochoczo łączą. Ja na przykład nosek jeszcze trochę. Tak, wiem, wcale nie mam obsesji perfekcji. Nie, nie, absolutnie. Słuchajcie, perfekcjonizm jest zły. Nie bądźcie perfekcjonistami. Ja wcale nie jestem. Po raz 10 tylko albo 15 poprawiam nos. I oczywiście robię to po raz ostatni, jak 10 poprzednich razów. Dobrze, zostawię ten nos w spokoju, przynajmniej na chwilkę. Dodam teraz taką mieszankę. Co by tam pomieszać w tle?
No myślę, że może być właśnie taka morska zieleń. Chcemy włosy wydobyć, a żeby włosy wydobyć, to ja troszeczkę rozjaśnię tło. Ale generalnie chłodne, utrzymam je w chłodnej tonacji. Takich ultramaryn z zieleniami, tak jak na zdjęciu. Mniej więcej. Gdzie te ultramaryny? Ultramaryny, chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie wszystkie. Gdzie wy jesteście? Tu jest jakaś. Nawet ultramaryną wejdę na włosy, ponieważ chcę dodać troszeczkę chłodnych połysków na włosach. Tak, na razie wygląda to jeszcze osobliwie, ale spokojnie, to jest baza. Teraz użyję po prostu czerni. Naniosę kilka loczków czarnych, zwłaszcza tutaj troszkę przytnę jeszcze policzek, bo po to włosy teraz rysujemy, żeby już określić szerokość twarzy. Już pokazuję górę. Jak sobie z tą górą poradzić? Otóż ja proponuję trochę ją zabłękicić, troszkę zaszarzyć. Już ją będę zaszarzał, tylko sobie znajdę jakąś szarą kredkę. Te kredki to jest fenomen. Słuchajcie, nie mam pojęcia, jak one się nazywają. Te kredki to są moje pierwsze pastele, jeszcze chyba nawet zanim miałem kolorowe. Dostałem od rodziców pudełko takich kredek, które nie są czarne, to jest szarość. I to jest absolutny fenomen. To są jakieś polskie kredki. One mają, no, 25 lat albo więcej. Myślę, że więcej. Nie, one będą miały prawie 30 lat, te kredki. I nigdy nie znalazłem tak dobrej szarości do dzisiaj, jak te kredki. To jest rewelacyjna, ciepła szarość. One chyba były jako czarne sprzedawane, ale to jest szarość. I tutaj widać, po prostu bomba. One mają cudowną taką tłustą konsystencję, ale to są suche pastele i po prostu zawsze ratują mi życie. Nie mam pojęcia, co to są za kredki, kto je wyprodukował. Jakieś prawie że no-name kredki polskie, ale po prostu rewelacja. Mają taką cudowną konsystencję, nimi się tak przyjemnie rysuje. Dobra. Troszkę się wzruszyłem. Co my tu mamy? Co to jest właściwie za kredka? Jakaś jasna. Dobra, może być. Włosy będę bardzo, trochę jak mój ukochany Waldemar Świeży, jego genialne plakaty i pastele. Włosy narysuję właśnie bardzo dynamicznie, po czym będę je zaraz przykrywał czernią, mieszał, wygaszał. Tak więc to jest po prostu wiele warstw kresek, jaśniejszych, ciemniejszych. One gdzieś tam się będą rozmywać w tle.
A już tutaj ucho właściwie w końcu trzeba by jakoś określić. Polecam wam takie właśnie szaleństwo kresek przy tych włosach. Tyle się tutaj namęczyliśmy przy tej twarzy, na wstrzymanym oddechu. No to teraz sobie poszalejmy trochę. Tak, dyskusja na temat perfekcjonizmu, widzę, się rozkręciła. Ja wcale nie jestem perfekcjonistą. Powtarzam wam, perfekcjonizm nie jest dobry. Wystrzegajcie się go. Właśnie zobaczyłem jeszcze jedną rzecz, którą mogę poprawić w nosie. Dobrze, już nie będę więcej poprawiał. Wracam do tła. Wracam do tła. I słuchajcie, to jest takie wielokrotne mieszanie, żeby dostać właściwy kolor, ale żeby też dostać fajną dynamikę, bo chcemy to tło mieć trochę żywe, niech tam się coś dzieje. Ta część dłoni to jest po prostu bomba do rozcierania takich miejsc. Polecam. Ta część dłoni sama rysuje, sama maluje. I w ogóle nic nie trzeba robić wtedy. O, taką miękką plamą jakby rozcieram ucho. Ono się wtedy chowa w cieniu, ale ja mu dodam jeszcze troszeczkę pomarańczu i różu, żeby tam było jednak trochę koloru. I znowu ta część dłoni i rozcieram to ucho. Pojawiło się tam więcej koloru. Jeszcze tą sztuczkę można powtórzyć kilka razy, nasycając za każdym razem troszkę bardziej kolor. Na przykład cień tutaj można dodać i nawet wypadałoby dodać od włoska na czole. Ale takie cienie bardzo dobrze się wymazuje wiszerem, bo wiszer zbiera kredkę i jeżeli mamy ciemny papier, to powinno działać. Tak wiem, trochę chaotycznie pracuję, bo zabieram się za tło, po czym rzucam się na jakiś loczek, ale już się poprawiam, zostawiam loczki w spokoju. Chciałem wam tylko pokazać cień, bo boję się, że później zapomnę. Cień pod tym loczkiem ma kolor takiego karminu różowego trochę, roztartego, tak więc jak widzicie, cień na skórze może być dosyć zaskakujący. Tutaj to miejsce, gdzie skóra wchodzi, gdzie stopniowo jest przykrywana przez włosy, można właśnie roztarciem w ten sposób fajnie zrobić, po czym nałożyć znowu warstewkę włosów. Tutaj też powtórzę tą sztuczkę. Pamiętacie, tutaj turkus dodawaliśmy. Trochę różu.
Przy okazji wypaczyłem jeszcze troszeczkę różu tutaj pod okiem. No i właśnie te intensywne kolory, te róże, te turkusy, te wszystkie niespodziewane kolory, one ożywiają portret. One powodują, że on wygląda po prostu bardziej naturalnie. Może ten fiolet na brodzie jest trochę przesadzony. Już go przejadę pomarańczem. Pod brodą możecie przeważnie dosyć mocnym cieniem zrobić takie odcięcie. Dzięki temu broda fajnie wychodzi do przodu. Z kolei można zejść tutaj właśnie cieniem pod szczęką i pod policzkiem. I palcem jakby wcieram się stopniowo. Mocny pomarańcz, taki ceglasty, taka siena palona gdzieś tutaj na szyi się przydaje. Kilka pociągnięć po formie. Co by tu jeszcze? Troszkę fioletów. Taki szary fiolet, słuchajcie, to jest świetny kolor do takich historii, jakie tutaj wyczyniamy. Znowu trochę turkusu, trochę cielistego, bo tutaj pojawia się na szyi troszeczkę światła. I ciemny brąz, Rembrandt, bardzo ładny brąz, bardzo taki, bardzo przydatny. Ale ja nie mam oporów, żeby też tutaj użyć troszkę węgla i czerni węgla. Brąz nie zawsze wystarcza, czasami trzeba go po prostu złamać czernią. Ja tutaj zaznaczę już biel kołnierzyka, bo na razie to dziwnie wygląda, kiedy tutaj nic nie ma. Nie wiadomo, co rzuca ten cień na szyję, o to chodzi. Teraz będę miał trudniej, bo będę musiał uważać, żeby sobie tego nie rozmazywać. No ale sam chciałem. Sam sobie chciałem utrudnić życie. Polecam Wam dynamicznie, pojedynczymi pociągnięciami tą koszulę rysować. Ja nie będę tej koszuli cyzelował, nie będę jej robił takiej precyzyjnej. Chcę zostawić troszeczkę świeżości w tym portrecie. Nie chcę go wydziubać całego, bo się zrobi nudny po prostu. Użyję jeszcze mojej ulubionej kredki, którą gdzieś tu chyba. O, tutaj jest. Czy ona będzie dobra? Tak, będzie dobra.
To jest taki bardzo ciemny błękit w kredkach Kohinoor. Bardzo go lubię. No może jakiegoś jaśniejszego jeszcze użyję, bo ten jednak trochę ekstremalny. Polecam Wam taki efekt poświaty lekkiej, turkusowej, nawet przy kołnierzyku właśnie. Szukam odpowiedniej kredki, nie, ta jest za zielona. Tutaj mam turkus. Zawsze daje to efekt takiego mocnego świecenia. Zresztą w ogóle tą koszulkę można kilkoma kolorami zrobić, to niekoniecznie musi być tylko biały. Ja na przykład teraz właśnie dodałem parę turkusowych pasków. Gumka jest w takich miejscach też ciekawa, można gumką odcinać teraz dosłownie jakieś fragmenty, takie jak ten kawałek kołnierzyka. Gdzie jest moja biała kredka, którą lubię? Tu jest. Tu jest, ona jest ostrzejsza, twardsza. Słuchajcie, pastele różnią się też swoją twardością, na przykład są suche pastele miękkie i suche pastele twarde, więc zwróćcie uwagę. Niektóre z nich będą lepsze. Ja teraz akcentuję światłem krawędź kołnierzyka, żeby podkreślić ten cień, który tutaj pada. Jeszcze troszeczkę nim tutaj wjadę dalej, o w ten sposób. Ja bardzo lubię takie
precyzyjne fragmenty łączyć z takimi właśnie swobodnymi, spontanicznymi, jak Wam już wspominałem. Dlatego myślę, że zostawię koszulę już na takim etapie. Jeszcze wrócę troszeczkę do włosów. Tutaj w każdym razie określił się teraz ten fragment przy ramieniu. Nie rozcieram wszystkiego, nie rozcieram wszystkiego, niektóre fragmenty zostawię nieroztarte. Taki ważny fragment to jeszcze policzek i tam kawałeczek ucha wystaje, kawalątek dosłownie. On ma też tutaj swoje znaczenie, więc ja go dodam. No, takie małe, a jednak pełni ważną rolę. No, moi drodzy, będziemy niedługo kończyć. Ja tu jeszcze ostatnie jakieś poprawki tylko dodam. Jak u Was? Tak, słychać śpiew ptaków, słusznie. Specjalnie zostawiłem otwarte okno, żeby umilić Wam rysowanie z pomocą ptaków za oknem. Poprawiam jeszcze krawędź policzka, bo jeszcze mi trochę nie daje spokoju. I ostatnia rzecz to, akurat ostatnia, nie wierzycie mi na pewno, jak mówię, że ostatnia. Tutaj chciałbym pokazać kilka loczków i rysuję je bokiem kredki, po to, żeby dostać grubszą linię. I słuchajcie, przy takich loczkach to po prostu bez zastanawiania się, nawet bez odrywania ręki, wykonujecie trochę dynamicznych, zupełnie swobodnych ruchów. Chodzi o to, żeby się specjalnie dużo nie zastanawiać, bo loczki się nie zastanawiają, jak rosną i jak się układają, tylko się układają tak, jak im przyjdzie chęć. I my powinniśmy je tak rysować, bez specjalnego myślenia. Polecam Wam jeszcze dodać kilka połysków na włosach, może nie tym, może szarością. Tak więc, jak już macie zaznaczone te ciemne fragmenty, to teraz możecie wziąć kredkę szarą, najlepiej, i na niektórych loczkach, na tych czarnych, które rysowaliście, dodać takie właśnie białe linie, szare linie, przepraszam. Nie za dużo. Może już wystarczy. Wystarczy. Tu jeszcze troszkę się przyda włosów, bo za daleko tutaj uciekły i się zrobiła dosyć szeroka w tym miejscu twarz. To jest ważny punkt. Zawsze oceniajcie, gdzie tak naprawdę zaczyna się linia włosów, albo gdzie pierwsze włoski się zaczynają. Jeszcze trochę cienia tutaj. Jeszcze trochę cienia, bo on tutaj dobrą robotę robi, ten cień. Słuchajcie, ten cień tu jest bardzo dobry.
i oczywiście go troszeczkę rozetrę. Roztarcia zdecydowane. Słuchajcie, mocno palcem przyciskacie, rozcieracie. Takie, jak wyjdzie, to wyjdzie, a jak nie wyjdzie, to się robi jeszcze raz. Ale najfajniejsze ślady wychodzą zdecydowaną ręką rysowane. Ja tu jeszcze dodam loczek, o właśnie tak. Może nawet dwa. Dobry sposób na cienie od loczków to rysujecie loczek, po czym rozcieracie go lekko palcem i on zaczyna funkcjonować wtedy jak cień. I nad nim dodajecie kolejny loczek i on wtedy już działa jako ten właściwy loczek, a tamten poprzedni był tylko cieniem. Więc polecam taką metodę przy włosach. Pamiętajcie o prześwitach, które się tu jeszcze pojawiają. Gdzieś. O, na przykład tu. I w takim miejscu przyda się wiszer, ponieważ palcem tego się nie uda już precyzyjnie rozeczeć. Tam jest za dokładnie. Jeszcze taki delikatny bliczek na uchu. Ostatnia poprawka w okolicy nosa. Dobrze. Słuchajcie, zostawiam to. Zostawiam, bo czas, nie wiem, pójść na kolację, na film, na spacer. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za tą przygodę rysunkową. Na koniec oczywiście warto się podpisać. Z której strony? Teraz będzie dylemat. Z tej strony. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za tę miłą współpracę. Zaraz zamieszczę zdjęcie, żebyście mogli pod nim zamieścić swoje. Chętnie je zobaczę. No i dziękuję Wam za tą długą przygodę rysunkową. Na koniec chciałbym Wam przede wszystkim pogratulować tego wyzwania, bo to było arcytrudne wyzwanie. Chciałbym Wam powiedzieć, żebyście portret ćwiczyli, bo to piękny temat rysunkowy, malarski. Tak więc zawsze warto. Dajcie znać, czy będziecie chcieli do tej tematyki wracać. Była propozycja, żeby zająć się portretem w akwareli i pewnie to uczynimy jakoś wkrótce, być może w przyszłym tygodniu. Powiem Wam, że nic tak nie ćwiczy ręki i oka jak portret. Owszem, jest bardzo trudny, ale daje wielkie doświadczenie. Tak więc
Cieszę się, że mogliśmy wspólnie tą przygodę odbyć. Jeżeli Wam wyszło dobrze, to cieszcie się i świętujcie. Jeżeli Wam nie wyszło tak, jakbyście chcieli, to też świętujcie, ponieważ zrobiliście kawał dobrej roboty. Jestem bardzo, bardzo dumny i szczęśliwy, że mogłem z Wami ten czas spędzić. Jeszcze się chciałem pokazać. Pożegnać się z Wami. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą przygodę portretową. Raz jeszcze gratuluję. Naprawdę świetna robota. Nieważne, jaki efekt osiągnęliście, czy taki jak chcieliście, czy taki jak nie, ten czas, który włożyliście w to rysowanie, piękne ręce, ten czas, który włożyliście w to rysowanie, to jest czas wygrany. Każda sekunda tego rysowania, ten cały wysiłek, gwarantuję Wam, on nigdy nie idzie na darmo. Tak więc wielkie gratulacje dla Was. Zapraszam Was serdecznie jutro na znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze ćwiczenie. Będziemy tuszem malować lokomotywę rano, a wieczorem tuszem i akwarelami bramę damasceńską. Do zobaczenia. Pięknego, miłego wieczoru ze śpiewającymi ptakami za oknem. Dobranoc. Może jakaś poprawka przy nosie? Nie, uciekam. Dobranoc. Pa!